Udało nam się spotkać Adama Kownackiego, pięściarza pochodzącego z naszych regionów i to pięściarza klasy światowej. Adam, podejrzewam, że wiele osób tak naprawdę może oglądać Cię tylko na filmach, na zdjęciach. Może zdradzisz nam, co robisz w Polsce? Przyjechałem tutaj do rodziny, znajomych, parę rzeczy załatwić. No i tyle, tak? Kocham Polskę, staram się tu co roku przyjeżdżać, więc akurat po walce miałem trochę wolnego czasu i przyjechałem tutaj. To miasto, te okolice przywołują jakieś wspomnienia? Oczywiście, no tu mieszkałem od 7 roku życia, więc lubię tu wracać, jak mówiłem przedtem. Zebrało się tu trochę Twoich młodych fanów. Powiedz, pokażesz im coś dzisiaj? Zobaczymy, tak. Chyba widać, że mają naprawdę dobrych trenerów. Jak widać, też wyniki mają, więc zostawię to sztabu trenerów. No właśnie, a Ty będziesz tutaj dzisiaj trenował? Nie, akurat byłem wcześniej na siłowni, mam swój plan o trenerów, więc robię treningi, jak i trenerzy mi przypisali i to robię. Ale może zdradzisz, jak powinien wyglądać taki prawdziwy trening zawodowego, poważnego pięściarza? Tu wiesz, że sobie dobrze radzę, tak? Ale no, u mnie jest bardziej, mam 2-3 treningi dziennie, w czym jest trening siłowy, później jest trening techniczny, tak? Dużo sparingów, bieganie, skakanka, worki, no klasyczny trening, co widać w filmach. Ostatnio w pewnym wywiadzie mówiłeś, że musisz troszeczkę schudnąć, ponieważ miałeś problemy podczas swojej ostatniej walki w ostatniej rundzie. Powiedz, jak ci idzie? Dobrze, brat mnie tu pilnuje, żeby sobie nie nadjadać. To ciężko, każdy, jak znamy polską kulturę, jest strasznie gościnna i każdy chce dobrze kogoś przyjąć, więc staram się dużo nie jeść. Do tego mam brata, że za mnie je, więc naprawdę się trzymam diety i żeby ta waga była mniejsza na następną walkę. Udało ci się też awansować w rankingu IBF z 12 na 7 miejsce. Chcesz iść wyżej? Oczywiście, tak. Celem jest bycie mistrzem świata, do tego dążę i mam nadzieję, że ten cel osiągnę. Zdobycie mistrzowskiego pasa. Powiedz kiedy? No zobaczymy, tak. Myślę, że to jest bliżej niż dalej. Myślę, że w ciągu roku dostanę szansę do walki. Jak mówiłem przedtem, chcę dwie walki, żeby to wszystko jeszcze dograć, tak? Parę rzeczy muszę jeszcze naprawić w technice, może z tym brzuchem, z tą wagą. Więc jest to pewnie już blisko, ale jeszcze chcę mieć, że zwalczyć ten pas, żeby to nie było na przykład szansy 70-40, tak żeby było 50-50 i niech wygląda lepszy. Za tobą jest też ciężka walka. Powiedz, jak to było? No walka była, myślę, że jednogłośnie wygrana, tak? Byłem dużo lepszy, ale wiadomo, 10 rund, ciężki pojedynek. Martin był mistrz świata, dobrze był przygotowany. Nie wiem, to była walka być albo nie być, ale okazało się, że jestem lepszy i że to będzie jednak jeden krok bliżej do mistrzostwa świata, do tego wymarzonego celu. I co będzie dalej? Jakaś następna walka? No prawdopodobnie w styczniu, tak? Na razie negocjacje, nic na razie nie mam, ale chciałem na przełomie przyszłego roku wiedzieć, co się stanie. Boks to dyscyplina, którą warto trenować? No na pewno jest to jedna z dyscyplin sportowych, którą warto uprawiać. Nie tylko boks, ale również inne dyscypliny sportowe. A dlaczego boks? No dlatego na pewno, że daje przede wszystkim dużo sprawności, pewności siebie i wiele, wiele innych rzeczy związanych z uprawianiem tejże dyscypliny. Trenując boks, wyrabiamy sobie jakieś pozytywne, dobre nawyki? No na pewno, przede wszystkim chodzi tutaj o wyrobienie podstawowych cech motorycznych, czyli gibkość, zwinność, wytrzymałość i inne. Jak również to, że podczas tego treningu uczymy się szanować przeciwnika, nie wykorzystujemy tych umiejętności, których nabywamy na sali. Przede wszystkim jest, jak to się mówi, ta kultura sportowa, jest szacunek dla trenera, dla starszych zawodników, dla młodszych, pomaganie słabszym, także jest tu szereg rzeczy związanych z aspektem wychowawczym młodzieży. Lot lewą i prawą.